Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o czymś takim niemodnym, staroświeckim, o takim fuj. Mianowicie będziemy mówili o, nie wiem, jest pierwsze 7 minut, podobno algorytm sprawdza te słowa, nie wiem, o przyzwoitości. Fuj. Dobra. Nazywam się Robert Fryczkowski, jestem trenerem i porozmawiamy sobie o mądrości, głupocie, o przyzwoitości, nieprzyzwoitości, ogólnie o tym, jak to wygląda w życiu. Spotkałem niedawno bardzo ciekawego, fajnego człowieka, któremu sprzedałem radio. Bardzo fajny człowiek. Krótkofalowiec, radiotechnik, człowiek, taka bardzo, bardzo fajna postać, fajny gość. No i sprzedałem mu to radio, no i tam pojechaliśmy z tym radiem gdzieś tam. Tak, jest zwykłe radio, tam w granicach do 1000 zł, ale nie miał pieniążków, więc pojechaliśmy do bankomatu. No i pojechaliśmy do tego bankomatu, coś tam stał, coś tam wypłacał i tak przepraszająco powiedział mi, mówi, słuchaj, bo krótkofalowcy mówią do siebie na ty, mówi, przepraszam cię bardzo za ten bankomat, ale wiesz co, nie mam kasy, bo klient mi nie zapłacił. Ja mówię, jak to ci nie zapłacił? Jestem wyczulony zwykle na takie historie, jak komuś coś nie płaci. Woda z lodem. Ja mówię, jak to ci nie zapłacił? I opowiedział mi historię, że ma firmę, która robi kompleksowe usługi, załóżmy, wyposażenia w takie sterownice, sterowniki programowalne, różne rzeczy. Nie będę mówił ze szczegółami, no bo to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, a też nie chcę go zdemaskować i zrobić komuś kłopotów. Więc wyobraźcie sobie, że robi takie sterownice, które szafki na przykład i na przykład miejska chłodnia, czy akademickie prosektorium, czy prosektorium szpitalne, bo to była akurat medyczna placówka, ma tam wszystko, wie, w której komorze jest jaka temperatura, tam może sterować, za coś dochłodzić, odchłodzić, coś zrobić, na przykład, no nie wiem, zwłoki wyjąć na zajęcia dla studentów, czy coś, można tak zrobić. I zrobił taki system sterowania. Nie wiem, jakiej złożoności. I wykonawca, znaczy inwestor, znaczy on był wykonawcą, inwestor powiedział mu ten dyrektor, że mu nie zapłaci. Nie zapłaci. Ja mówię, no ale jak to powiedział, że nie zapłaci? Bo umotywało to jakoś? On powiedział, nie. Po prostu powiedział, że mi nie zapłaci. Mam pocałować się w dupę. Że on po prostu mu nie zapłaci. No bo wie, jakie jest prawodawstwo, więc w tym momencie będzie po sądach chodził 7 lat, a za 7 lat dostanie te pieniądze z jakimiś odsetkami, no wiadomo, nie zapłaci. Ja mówię, no sytuacja bardzo trudna, zwłaszcza, że to było jeszcze w zeszłym roku, na końcu, przed wszystkimi świętymi, przed świętem, przed wszystkich świętych, czyli to jeszcze było przed 15, czyli jeszcze wtedy byliśmy w Polsce nienawistnej i nie było praworządności. Teraz to już by było inaczej, bo teraz jest praworządność i żyjemy w Polsce przyjaznej. Jak to powiedziała Eliza Michalik, 15 trzeba by zrobić święto narodowe. Zamiast 11 listopada, 15 święto narodowe, wyzwolenie się z Polski nienawistnej w stronę uśmiechniętej. Taka ładna kobieta, a zobaczcie, można być tak wizualnie dopracowaną osobą, a jednocześnie tam to wszystko nie styka, nie zwiera. To niesamowite. No ale nieważne, nie mówimy o pani Elizie Michalik i jej, jakby to powiedzieć, złożonym sposobie myślenia. I on powiedział, że nie zapłacił. Ja mówię, jak to nie zapłaci? Nie zapłaci? Nie. Ja mówię, no i co? Bo wiecie, nie powiedział, stary, wiesz co, przejebany, nie mam pieniędzy. Ale zrobimy tak, teraz ci nie zapłacę. Nie mam, nie wymyślę. Ale na przyszły rok będę modernizował system oświetlenia placy i magazynów i ty... Zrobimy tak, żebyś ty to był wykonawcą tego kontraktu. Odbijesz sobie z nawiązką. Spokojnie. Tak? No to wszystko gra, nie? Wszystko jest, mam przynajmniej powiedzenie, słuchaj, mam tutaj takiego bardzo fajnego Ducato, będę sprzedawał, ma przebieg ledwie 27 tysięcy kilometrów. Wiesz, zrobimy taki przetarg, że go wygrasz i będziesz bardzo zadowolony. Cokolwiek. Można zawsze, z każdej sytuacji można uczciwie wyjść. A on powiedział, nie zapłaci. Ja mówię, słuchaj, to ty nie zrobiłeś sobie backdooru do tego systemu? No nie pomyślałem o tym. Backdooru, czyli drzwi takich. I ja powiedziałem mu, no przecież powinieneś, jeżeli zrobiłeś system, zrobić sobie, nie zrobiłeś backdooru, zrobić backdoor, czyli gdzieś w zasilaczu, gdzieś tam w tych urządzeniach ukryć moduł Wi-Fi,
ze sterownikiem, który uruchamiałby go z baterią, na przykład taką od rozrusznika serca, który uruchamiałby go na przykład w każdą parzystą niedzielę od godziny 3.15 do 3.30. Czy od 3 do 3.30. Rozumiecie Państwo? W każdą parzystą niedzielę od godziny 3 do 3.30 uruchamiałoby się Wi-Fi. Kto jest w szpitalu, czy w Akademii Medycznej, czy gdzieś w nocy, w prosektorium między 3 a 3.30, tak żeby zauważyć, że się włączyło Wi-Fi w jednym z urządzeń. No nikogo tam nie ma takiego, żeby nagle zauważył Wi-Fi. Jeszcze napisane na przykład Bogdan Dom, czy coś takiego. Każdy by myślał, że to jakieś lokalne Wi-Fi się otworzyło skądś. Czy Bogdan iPhone, czy cokolwiek innego. I w tym momencie mógłbyś podjechać, mówię do kolegi, samochodem z anteną, z zyskiem, skierować ją na to miejsce, które ty wiesz, prawda? Bo jeżeli by Wi-Fi było stale uruchomione, czy jakiś backdoor, to oni mogliby to odłączyć albo założyć specjalny taki firewall, który po prostu robi tak, że przepuszcza dane, potem je tam chwilę przetrzymuje, przepuszcza w tą stronę, chwilę przetrzymuje. Albo założyć tam nawet zwykły jammer, cokolwiek. A tutaj jak zobaczą, że nic takiego nie ma, nie ma zagrożenia, co któraś parzysta sobota, niedziela to się będzie włączało, to w tym momencie ty podjeżdżasz i możesz na przykład urządzenie, no nie wiem, wyłączyć, ale to raczej może nie, ale na przykład włączyć w tryb pracy ciągłej i zrobisz klientowi taką nauczkę dasz, prawda? Na przykład powiesz, no chodzą te kompresory, no ciała są schłodzone, czy to mięso schłodzone jest do minus 26 stopni, a on będzie próbował to wszystko wyłączyć, sterować. To są rzeczy bardzo delikatne. No i może go przekonasz do płatności. Nie pomyślałem o tym. Tak? Drugą sytuacją, którą Państwu opowiem sprzed lat, jest taka sytuacja, że mój kolega był dyrektorem fabryki. I ta fabryka pracowała w trybie ciągłym. Dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc, bo tam coś tam odlewała. Powiedzmy, że odlewała bębny hamulcowe. To jest strasznie prosta produkcja. Bardzo nisko marżowa takie bębny robić. Trzeba się napierdzielić strasznie, te formy, to wszystko, to żeliwo, to po prostu trzeba potem toczyć. To jest taki pakistański model biznesowy, no ale jakoś to się tam opłacało, na tym bębnie mieli jakiś marny zysk, ale mieli i ta fabryka pracowała. Fabryka byłaby przejęta przez bank, bo zbankrutowała. Bank ją przejął i ten mój kolega był dyrektorem z ramienia tego banku i tam w tej fabryce rządził. I niestety nie mieli pieniędzy na to, żeby zapłacić za Czechom, za czeską linię produkcyjną. Tam Czesi domagali się, ci nie mieli pieniędzy, zwlekali i w pewnym momencie zdaje się, że nawet w Sylwestra, na przełomie roku dokładnie, Czesi po bardzo długich, uciążliwych monitach i niepłaceniu przez tą instytucję ciągle, bo ciągle nie mogli się wyrobić, coś tam, nie były stosunki własnościowe, no jakieś były skomplikowane sprawy, wyłączyli tą hutę. Ja mówię do kolegi, jak wyłączyli? On mówi, normalnie, taka maszyna, nawet najprostsza linia produkcyjna, ma tyle silników krokowych, linii, sterowników, falowników, mierników temperatury, to wszystko zależy. Tutaj jest jakieś przedmuchy, tutaj jakaś pecyna żeliwa, ona ma mieć dokładnie tyle, ale nie więcej, ale nie mniej, ale temperaturę musi mieć taką, ale nie inną, bo ma jakieś wtedy pęcherze się robią, ale jeżeli jest jakaś inna, to wtedy ona nie wypełnia dokładnie formy, a jeżeli jest taka, to potem jest ciężka w obróbce. To wszystko jest dopracowane latami. Oni osiągnęli pewien poziom. Ta firma cały czas szła. No i w tym momencie nagle stanęła. I to jest druga sprawa, że po zatrzymaniu produkcji w tej firmie, w tej hucie, odpalanie jej, jeżeli się w ogóle uda uruchomić ją ponownie, trwa 2 tygodnie. Czyli jeżeli tę firmę się wyłączy na przykład z jakichś powodów i potem trzeba ją uruchomić, to rozgrzewanie tej linii piecy wszystkiego trwa 2 tygodnie. 2 tygodnie trwa od tego, że wchodzi się do zimnej firmy i pierwsze tam bębny zaczynają być odlewane, żeliwne, czy tam z czegoś to się robi. Po 2 tygodniach. 2 tygodnie zaczyna to już pełną parą normalnie iść. 2 tygodnie. No i doradziłem koledze to, co on doradził sobie. Mianowicie powiedziałem, zatrudnij dobrych hakerów, daj im naprawdę bardzo dobre pieniądze i po prostu zwyczajnie znajdź słabe punkty, znajdź te, jakby to powiedzieć, trzeba rozkodować sterowniki. Okazało się, że tych sterowników jest tyle, pomiarów temperatury tyle. Wszystko jest kodowane, wiecie, tam nie jest napisane, że jest coś ma 60 stopni Celsjusza, tylko że tam jest na przykład napięcie 15 mV. No i w zasadzie trzeba by teraz dokonać badań laboratoryjnych, czy czytnik
PT327 przy jakiej temperaturze ma 15 mV? Bo tego nie wiadomo, czyli i nie wiadomo, czy to jest zafałszowane, czy to nie jest zafałszowane, czy system po prostu linii nie dało się już uruchomić. No to pewnie tutaj ciekawostka, pojechali po nową linię do Niemiec, kosztowała majątek i kolega opowiadał, że ta nowa linia, którą kupili, to była taka hala na dole, gdzie była produkcja, był jeden gość, chodził z takim notatnikiem i tak leniwie coś notował, sprawdzał, mierzył i notował. Natomiast na piętrze pracowali inżynierowie i był ich tam cały tłum. I on powiedział, że nie może sprzedać mu tej linii taniej, bo to chodziło o jakieś ogromne pieniądze, ponieważ mu powiedział, bo wie pan, my bardzo dużo płacimy naszym inżynierom i nie możemy panu zejść z ceną. A wzięli ze sobą zawodowego negocjatora, no właśnie tego mojego kolegę. Czyli to jest druga sytuacja. Pierwsza mała firma, której dyrektor powiedział, odebrał pracę i powiedział, my panu nie zapłacimy. I co pan nam zrobił? Kolega nie ma płaszcza. I co pan mu zrobi? Druga, kiedy firma monitorując płatności, nie wyłączyła zdalnie produkt. No i do tego stopnia, że nie dał się uruchomić. No i trzecia sprawa, którą pewnie teraz też znacie, impulsy nasze. Znaczy nasze polskie lokomotywy Impuls, które ofertę na serwis, to są milionowe kwoty, wygrała jakaś tam niezależna firma typu serwis wagonów, tam pojazdów szynowych. I okazało się, że po wykonaniu takiego serwisu, a ten serwis to jest bardzo złożona sprawa, która polega w zasadzie na rozebraniu i weryfikacji wszystkich elementów takiego składu osobowego Impuls, to nie chcą się uruchomić. Jeden impuls, drugi impuls się nie chciał uruchomić, trzeci, piąty. Potem zaczęły impulsy pokazywać jakieś usterki kompresorów i innych i zatrudniono taką młodą firmę Dragon System, znaczy firmę, w zasadzie firmę Dragon System, młodych hakerów, którzy wzięli to jako wyzwanie. To jest dość prosta rzecz. Ale mimo wszystko taka lokomotywa, bo to musi być proste, ona jest zrobiona na szynie CAN, czyli leci prąd i szyna z komendami i nie trzeba prowadzić setek kilometrów kabli, bo leci zasilanie i na przykład po tej szynie leci komenda włącz kompresor, włącz klimatyzację, włącz światła. To kiedyś Volvo tak robiło, to się robiło fly-by-wire, nie, to się inaczej nazywało. Volvo miało taki system, że po samochodzie leciały tylko dwa kable i światłowód, ale to się nie sprawdziło. W samochodach osobowych tam wystarczyło wrzucić szpadel do bagażnika zbyt mocno i tam coś się przestawało działać. Ale w lokomotywie nikt nie wozi szpadla w bagażniku, więc to działa. No i ta firma Dragon System, okazało się, że firma, producent tak zmodyfikował, bo te ceny przeglądu tych lokomotyw to rzędu 20-25 milionów złotych, takie coś kosztuje, więc tak zmodyfikował, że na przykład kiedy lokomotywa, czyli ten skład wyczuwał, że gdzieś stoi 10 dni nieruchomo, nie dawał się uruchomić. Był określony przebieg, sygnalizował usterkę komputera. Do GPS-a zostały wprowadzone wszystkie niezależne serwisy, które mogłyby naprawiać, jeżeli lokomotywa zobaczyła, że tam stoi dłużej niż ileś dni, nie dawała się uruchomić. I ci faceci w zasadzie z firmy Dragon System w ostatniej sekundzie, po 2 tygodniach czy więcej mozolnej pracy na zlecenie tej firmy, która reperowała oraz kolei dolnośląskich, udało im się rozgryźć i pokazać różne flagi, że ten impuls miał wgrany taki system, który w zasadzie uniemożliwiał jakiejkolwiek konkurencyjnej firmie dokonywanie modyfikacji, znaczy normalny przegląd, oraz do tego, że jeszcze utrudniał życie i sygnalizował awarie, na przykład kompresorów, które nie miały miejsca. Po co do państwu mówię tę historię? Po to, że to jest takie dla nas przesłanie, bo wszystko, co robimy w życiu, jest jakąś jakby oscylacją. I wszystko, co robimy w życiu, tak naprawdę oscyluje między po prostu taką zupełną, jakby to powiedzieć, no niefrasobliwością, żeby nie powiedzieć głupotą, chociaż mój kolega jest bardzo mądrym człowiekiem i przybliżę państwu jego postać w jednym z kolejnych materiałów, ponieważ bardzo mnie natchnął. I jest mądrym człowiekiem, po prostu być może nie chciał w to wchodzić, być może nie spodziewał się, no ale teraz dostanie nauczkę, że w każdej sytuacji nawet powinno się zainstalować w swoim życiu, w swojej firmie,
swoim związku jakiś backdoor, jakieś drzwi w swojej pracy zawodowej, jakieś drzwi, jakiś backdoor, który po prostu umożliwi nam zadziałanie w sytuacji trudnej. Natomiast to jest sytuacja trudna, w której oni zadziałali, zablokowanie fabryki, ale kiedy stworzymy taki backdoor, kiedy możemy wejść, programować różne rzeczy, zawsze jest taka łajdacka pokusa, żeby wykorzystać to do tego, żeby mieć nienależne korzyści, wygrać przetargi w sposób nienależny, żeby zmusić klienta do niepotrzebnych czynności serwisowych, albo żeby mu usrać życie, dlatego że nie skorzystał z naszej oferty, tylko z innej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest właśnie rozsądek, pewnego rodzaju prawość, kiedy tworzymy w życiu zabezpieczenia, ale nie ulegamy łatwej pokusie takiego skurwienia i wykorzystywania. Czyli jesteśmy przedsiębiorcą i powinniśmy mieć w firmie dział bezpieczeństwa, który cały czas zbiera dane o naszych kontrahentach. Zbiera dane, prawda? Z kim kto się widział, kto gdzie jeździ, kto co robi. Powinno to być cały czas zbieranie, że jesteśmy dużym przedsiębiorcą, bardzo dużym lokalnym deweloperem, jakimś dużym biznesmenem, to tacy przypuszczam biznesmeni w oparciu o służby, to oni to robią z automatu. Natomiast powinno się zbierać dane. Natomiast bardzo niezdrową pokusą jest, mając jakieś ciekawe dane wrażliwe, wykorzystać je na przykład do szantażu. To już jest kurestwo. Czyli cały czas powinniśmy oscylować między tym, żeby nie być głupi, ale mając pewne wrażliwe dane, które dają nam pewną przewagę rynkową, nie ulec pokusie złajdaczenia się. To jest właśnie to. To właśnie cechuje takich ludzi silnych. Że silny człowiek, nawet jak ma pewien oręż w ręku, taki, no tego typu oręż, tak? Bo jak rozumiem, że ktoś wymyśla lepsze silniki, lepsze baterie, no to jest sprawa bezdyskusyjna. No ale mówienie, no kolego, ja ci tego nie mogę zapłacić. Dlaczego? A, twoja żona wie, że masz kochanka? Nawet nie kochankę, tylko kochanka. Wie, że ten Romek z Mediolanu to kręcicie razem? Jak myślisz, jak to zniesie? No to co, jak tam, ile mi dasz rabatu? No, rozumiecie państwo? Zawsze jest pokusa złajdaczenia się. Zawsze jest pokusa, zwłaszcza ktoś jest słaby, rozchwiany i niemoralny. Ale też jest często pokusa, żeby pewne rzeczy zaniedbać, bo przecież będzie dobrze, bo zawsze było. Nie będzie dobrze, bo zawsze było, może być zawsze ten pierwszy raz, kiedy klient powie, nie zapłacę, nie zrobię tego, prawda? Kiedy ktoś nas zacznie szantażować i wtedy te dane się przydadzą. Podsumowując, rozsądnie, rozważnie jest przygotowywać się do pewnych scenariuszy, ale moralnie jest oczywiście nie wykorzystywać ich bez znaczącej, istotnej potrzeby, jaką jest na przykład wojna rynkowa, czy ktoś chce z nas uderzyć, czy ktoś chce nas nieuczciwie wyprzeć z rynku, czy cokolwiek innego. Zawsze jest pokusa, żeby popaść w letarg albo kurestwo. Natomiast ludzie mądrzy, wydaje mi się, tworzą sobie pewne backdoory, ale wykorzystują w sytuacjach tylko takich szczególnych i istotnych. Mój kolega dał swojej żonie swoją Skodę, w której jest GPS. I może widzieć dokładnie, gdzie ona jeździ. A że jest kobietą bardzo atrakcyjną i taką aktywną, jeździ tam do koleżanek, tu tam, to tak zażartowałem do niego, no to co, pewnie jak ona gdzieś pojedzie, to sprawdzasz ją. A on powiedział bardzo mądrą rzecz. Powiedział, wiesz Robert, moje małżeństwo ma dla mnie dużo większą wartość niż moja głupia, pusta ciekawość. Nie sprawdzam. I to jest właśnie piękne, to jest mistrzostwo świata, że jakby co, wie gdzie ostatni raz logował się samochód, ale jego żona ma takie fajne, mądre poczucie bezpieczeństwa, że ma fajnego, mądrego męża i że zaufanie jest nadrzędnym, jakby to powiedzieć, nadrzędną wartością w ich związku. Ponieważ od jednego sprawdzenia potem by się wzięło jedno, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte, a potem można by powiedzieć w paranoję zazdrości, która niszczy wszystko. Podsumowując, rozważnie tworzyć backdoory, natomiast pokusa zawsze skorzystania jest przemocna i pokusa skurwienia jest też bardzo mocna i trzeba mieć świadomość, że posiadanie takich drzwi, posiadanie informacji, posiadanie zawsze rodzi pokusę ich użycia. Tak właśnie. Człowiek mądry to jest taki, który
zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń i jest na tyle silny i racjonalny i mądry, że wie, żeby czegoś nie użyć bez konkretnej, realnej potrzeby, ale żeby stworzyć sobie szansę zadziałania, kiedy ktoś będzie chciał nas uderzyć. Tak to w tej chwili widzę, taką oscylację między lokomotywami Impuls, które miałem wgrane różne ciekawostki. Bardzo dużo o tym jest w internecie, jak będziecie Państwo chcieli, to się dowiecie. O moim poczciwym, fajnym, bardzo mądrym kolegą, który nie przewidział tego, że klient powie, ja panu nie zapłacę. I po prostu w ufnej wierze po prostu nie zabił sobie backdooru, więc ma teraz lekcję życiową. Mam nadzieję na resztę swoich poczynań biznesowych. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Życzę Państwu takiej roztropnej drogi na wprost. Idź dziecino prostą drogą. Pracy i trudów nie lękaj się. One Ci tylko w życiu pomogą. I zahartują serduszko Twe. Czy w tym jest prawda? Chyba tak. No zawsze jest iść prostą drogą niż gdzieś być nieaktywnym albo aktywność mieć toksyczną w stronę na przykład oszukiwania ludzi. Napatrzyłem się takiego oszukiwania w firmach telekomunikacyjnych i jestem na to bardzo uwrażliwiony i to nie jest rzecz, z której możemy być dumni. Jak to powiedział mój pracownik, możemy zrobić takie szkolenie, ale nie będziemy z niego, szefie, dumni. No więc możemy zrobić różne rzeczy, ale przypuszczam, że ci ludzie nie będą z tego dumni i teraz przez lata, jak ktoś usłyszy Impuls, to powie, a to ja słyszałem, to jest ta sytuacja firmy Dragon System. Byłem na konferencji. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego najlepszego.